Z okazji stulecia urodzin księdza arcybiskupa Dombrowskiego, dawnego sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, mam takie osobiste odniesienia i jednocześnie też osobiste spostrzeżenia. Mianowicie w, dzięki pomocy właśnie księdza arcybiskupa mogłem zaczynać studia w Rzymie i to właśnie jego pomoc razem z pomocą Księdza biskupa Orszulika, w tamtym czasie jeszcze pracownika sekretariatu, było to możliwe. Ale w, poza tą właśnie sprawą, też w, obserwując jego działalność i, i także jego umysłowość, byłem zawsze pod wrażeniem właśnie jego ogromnej lotności w, w umysłowej. W tych trudnych przypadkach, kiedy myśmy się do niego też zwracali z prośbą o opinię, byłem poruszony głęboko właśnie wiedzą tego człowieka, wiedzą o kościele, wiedzą o stanie ojczyzny i jego ogromnymi możliwościami, które właściwie nam w tamtym czasie dawały światło, którego myśmy potrzebowali. Więc na pewno był to człowiek nieprzeciętny, jednocześnie bardzo pilny w swojej pracy sekretarza konferencji episkopatu Polski, ogromnie pracowity i na pewno zasłużył się bardzo dobrze Kościołowi Katolickiemu w Polsce.